Jakiś czas temu wyszedł short odcinka 67 części pierwszej i porównamy sobie ten shortcik z odcinkiem na cały ekran. Tam są pewnie jakieś sekrety, czym się różnią te odcinki. Dzisiaj sobie to zobaczymy, także zapraszam. Co ciekawe, już niedługo będziemy mieli, słuchajcie, odcinek 67, część druga, więc nie mogę się doczekać, prawdopodobnie już jutro, więc dzisiaj może doczekamy się jakiegoś przecieku, byłoby mega fajnie. Natomiast tak, my przejdźmy do naszego shortcika, słuchajcie. Oczywiście tutaj mamy prawa autorskie, więc będzie troszkę ciężko, ale jak widzicie, odcinek zaczyna się dopiero w połowie. Myślę, że dlatego, że Boom nie chciał tego dzielić na trzy części, czy na dwie części, i zostawił tylko tak w połowie. I tu mamy oczywiście od razu nawiązanie do full screena. Okej, okay, mamy tutaj perspektywę. Patrzcie, jak to wygląda. Tu jakby oczy widać było, nie? Ej, ciekawe. To tak na wysokości nosa tego skinni to jeden. No dobra, ale czy będziemy mieli tu jakieś różnice? Jest muzyka. Niestety nie mogę, słuchajcie, tutaj słuchać tej muzyki przez prawa autorskie. Więc zrobimy sobie coś takiego. Jest i nasz tytan kamera. Słuchajcie. Czy tu widać w ogóle tego TV-mana? Raczej nie, bo pamiętajcie, że jest przeciek z TV-manem, więc szkoda, że tego nie widać do końca. Tutaj oderwał tą rękę. Wygląda w tej sytuacji, że raczej nie będziemy mieli tutaj... czekajcie, czy my mamy... Dalej jest ta muzyka, niestety. Nie będziemy widzieć tutaj niestety tego... tego TV-mana, co było na obrazku, więc troszkę szkoda. Ci się tutaj biją, plaskacza dostał tamten. No ale ta muzyka, szkoda, że no na shortach to nie ma znaczenia. No i tu się pojawił ten... Jak widzicie, on tutaj nie... Ale ta energia troszkę inaczej wygląda, jakby z tej piły. Troszkę inaczej to wygląda. Patrzcie, jak ma w ogóle ten pancerz zniszczony, reaktor, osłonę na reaktor ma nasz tytan kamera zniszczone. Także, słuchajcie, niewiele się różnią te odcinki. Przejdźmy jeszcze do oryginału, znaczy oryginału, do full screena, nie? Zaraz zobaczymy. Czy rzeczywiście... To mnie zastanawia, słuchajcie, to stanowisko komputerowe tutaj. Widać, że tu były eksperymenty przeprowadzane na Skibidi Toilet, więc to jest ciekawe. I tutaj uciekają. Minigany tutaj Skibidi Toilet. To się zaczyna od tego momentu tutaj, słuchajcie. Tutaj, więc może sobie to jakoś porównamy, tak szczerze mówiąc. No dobra, porównajmy sobie to. Wydaje się, że shortcik jest nieco przyspieszony. Szczerze mówiąc, jakbyśmy to mieli porównać, zobaczcie. Shortcik jest przyspieszony, moi drodzy. Widać już. Ale no, wygląda to raczej podobnie, tak szczerze mówiąc, więc... Więc raczej tu takich typowych sekretów nie ma. Zastanawia mnie ta energia, a też jest taka duża. Czyli jednak jest to samo, niestety. Te slapy są fajne, no tylko muzyczka jest, szczerze mówiąc, inna. Bo reszta to jest z tego samego odcinka. Szkoda, myślałem, że będziemy mieli jakieś sekrety. Ale i tak na moim głównym kanale dotyczącym Skibidi Toilet poopowiadam o czymś, bo myślę, że to jest bardzo istotne, słuchajcie. Dla całej fabuły, dla całego tego. To jest ten tytan Skibidi Toilet, się śmieje. Okej, okay, no i tu już mamy koniec tego. Także słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, mianowicie jeżeli chodzi o ten odcinek, to spodziewam się w parcie drugim już walki, która będzie między tytanami. I słuchajcie, jest jeszcze bardzo ważna rzecz odnośnie tych tutaj, tych toalet, które są na tym, o właśnie tutaj. Bo wiecie co, one wychodzą z tego, to jest jakby tak zmontowane, to jest ciekawe. To nie jest toaleta, że jest postawiona, ale tu jest jakieś rury prowadzą do niego. Także to jest ciekawe, co jest w tej bazie, jak myślicie?
Wydaje się, że oni tam po prostu w jakiś sposób prowadzą badania nad tymi Skibidi Toilet i tworzą te Skibidi Toilety. Patrzcie, tam był ten, nasz... tu w tym miejscu jest oczywiście agent, który patrzy z bliska na to wszystko. Tam się otworzyły te drzwi. Naprawdę mega dużo rzeczy się dzieje tutaj. Myślałem, że w shortcie będziemy mieli jakąś odpowiedź też na nasze pytania, jakieś nowe ciekawostki, nowe sekrety, natomiast ich nie było, bo ten short był przyspieszony, krojony z tego, więc szkoda. Bo w poprzednim odcinku w shortcie były jakieś nowe rzeczy, więc to można było fajnie sobie sprawdzić. Ale jak według was się, słuchajcie, odcinek skończy? Part drugi, co tam będzie? Myślę, że dojdzie do walki, że TV Man się pokaże w końcu. Że będziemy mieli nową postać, nowego antagonistę. Nie tylko naukowca, ale tylko ktoś jeszcze będzie tam stał poza tym naukowcem. Ktoś, kto będzie prawdziwym szefem tego wszystkiego, tym złym. Być może ten agent się w jakiś sposób ujawni. To też może tak być, słuchajcie. No bo jednak... Pytanie, czy tu widać w ogóle tego... tej scenerii. Czy tu gdzieś widać w ogóle tego TV-mana? To jest zastanawiające. Bo jakby ten... No to było tutaj chyba. No właśnie, to było gdzieś bardziej po prawej. Można by było powiedzieć, on przyszedł z tamtej strony, więc TV Man może być w tamtą z kierunku. Także to może być ciekawe. Gdzieś tą rękę sobie zrobił. Też taką. Nie no, słuchajcie, będzie naprawdę mega fajnie. Myślę, że... O, tu było bardziej widać, słuchajcie, w tym kierunku. To gdzieś może tutaj być ten TV Man, właśnie, z tej strony. Ciekawe. Słuchajcie, bo jak sobie porównamy to, to być może rzeczywiście tam to będzie. Jestem ciekaw, słuchajcie, tego. Ale niezłe rzeczy się tu dzieją. Naprawdę niezłe. Te szczypce tu widać, całej okazałości. Ciekawe. Jestem ciekaw, słuchajcie. No, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać, sprawdźcie kolejne odcinki teraz na ekranie.